Dzień dobry, witajcie. Zaczynamy nowy film. Jestem w galerii handlowej, jest ze mną Julcia. Idziemy na zakupy do Zary i na śniadanie. W ogóle dzisiaj mamy taki, no, prawdziwy babski dzień, prawda? Będziemy cały dzień jadły na mieście, będziemy chodziły od sklepu do sklepu. Słuchajcie, tak trzeba żyć, przynajmniej od czasu do czasu. Także teraz idziemy do Zary, bo jeszcze nie jadłyśmy śniadania i nie jesteśmy utyte, więc można jeszcze coś pomierzyć, a potem pójdziemy na śniadanie do Jeffsa. Powiem wam, że nasza Zara w Galerii Mokotów była bardzo długo zamknięta, bo był tu remont, ale wygląda przepięknie. Są też kasy samoobsługowe. No powiem wam, że jest duża różnica w tym, jak ten sklep się prezentuje. Trochę wam pokażę, chociaż tak nie za dużo, żeby ludziom, wiecie, nie przeszkadzać. Podostawiali takie te ładne ścianki. No, bardzo elegancko się to prezentuje, muszę wam powiedzieć. Naprawdę wygląda ekstra. Uwaga, przychodzę ponarzekać. Zaraz nowa, ciuchów jest dużo. Ale w dalszym ciągu ludzie plus size są trochę dyskryminowani, słuchajcie. Jestem przy półce ze spodniami. Zobaczcie, ile ich jest. Jest ich na maksa dużo. I wszystkie rozmiary spodni to 36, 38, 40, jakieś pojedyncze 42. Nigdzie nie ma 44 i nigdzie nie ma 46, nie? Jest po prostu, naprawdę, grubi ludzie nie mogą ubierać się w sklepie. Wszystko trzeba kupować online. Dramat, dramat. Ale wzięłam sobie już dwie bluzki, więc... Możesz nawet stąd z czymś wyjdę. Zobaczcie, jaka ekstra kurtka. I chciałam powiedzieć tylko, że ja ją zauważyłam, nie? I chciałam ją kupić, ale dla grubych ludzi nie było. Ale możesz przymierzyć, bo ona jest mega luźna. No to, piękna jest. Dobra. Patrzcie, ile mam rzeczy. Mam mega dużo rzeczy. Więc może zrobimy takie szybkie, mierzymy. Mam, słuchajcie, na sobie pierwsze dżinsy. Są bardzo fajne, ale są turboelastyczne. I zobaczcie, ile mam tu jeszcze miejsca. Mam tu mega dużo miejsca. Bo powinno mieć mniejszy rozmiar. A z drugiej strony zastanawiam się, czy nie wziąć ich takich luźnych, bo potem czasem mam tak, że jak się najem, to dżinsy mnie strasznie uciskają, a te by mi tak nie robiły. Więc muszę przemyśleć, czy nie wziąć jednak sobie jednych spodni takich właśnie luźnych. Tutaj, słuchajcie, jest chyba ten sam model spodni, tylko inaczej sprany, ale chyba bardziej podobały mi się te ciemniejsze. Kolejna stylóweczka, słuchajcie, taka króciutka biała koszula, bardzo fajna. Mega mi się podoba, więc może się skuszę i ją wezmę, bo zazwyczaj spodnie noszę z wysokim stanem. Ma taką w miarę odpowiednią długość, prawda? Jak zrobię tak o, to tutaj mi wychodzi co nieco. Ale zazwyczaj jesteśmy tak luźno, nie? Spodnie w gumkę, które mają piękny zielony kolor. Mamy tutaj na sobie w rozmiarze XL. Wzięłam sobie też do przymierzalni L-kę. I L-ka, co prawda, gumka mi się tutaj trochę wbija, ale spodnie L są troszeczkę krótsze. Więc muszę się zastanowić, czy nie wziąć sobie tej L-ki, bo te musiałabym oddać do krawcowej i musiałabym je trochę skrócić. Dobra, weź olej. My, słuchajcie, takie stylowe w czarnych skietach. Ale patrzcie, jaką Julka ma piękną sukienkę. Może tak cię pokażę. Przepiękna jest. Poproszę o opinię, bo nie wiem, czy nie, jest cudowna. I ta moja też mi się mega podoba, ale jak widzicie, tutaj mi się trochę rozchodzą guziory, więc chyba spasuje. A szkoda, bo jest pięknie tutaj dopasowana. Jest naprawdę takim sztosem. Jeszcze ma takie ładne plecy, nie wiem, czy to zobaczycie. Julka? O, poczekaj, proszę, masz kamerę, tak żebym podciągnął to sobie. O, widzicie? Tutaj jest taki przewiew. Jest taka jakby bluzeczka. To jest mega wygodne. Słuchaczek oczywiście z boku. Wcześniej go nie odkryłam, ale jakby już wiem, że jest. Piękna jest, no tylko tutaj to źle wygląda. Bardzo ładna. Ja bym brała. Nie ma większego rozmiaru, niestety. Serio? Ale na metce nie ma, czy no, w sklepie? To jest XL i to jest największy chyba z tego, co kojarzę. No. A szkoda, bo jest przepiękna i ta farbanka tak na dole, uroczo. No dobra, lecimy dalej. Muszę się pokazywać od góry, bo brakuje mi bluzki. Ale słuchajcie, piękne spodnie. Największy rozmiar, jaki jest dostępny i niestety o dużo za małe. Także... Ładna. Słuchajcie, jest... tak się usypiła na... No, jest brudna i tak bym jej nie kupiła, bo już sobie ją mierzyłam. Ma przepiękne plecy, ale słuchaj, jak zdjęłam biustonosz, żeby zobaczyć, jak wygląda, to tutaj to, a ta gumka się teraz ładnie układa. A jak nie mam biustonosza, to to mi się podwija i wygląda paskudnie. Myślę, że mniejszy rozmiar nic by nie zdziałał, bo tutaj powinno po prostu być jakieś, wiesz, podtrzymanie, usztywnienie, no. A nic takiego nie ma. Jest bardzo ładna. Bardzo ładna, no i fajny ma materiał. No ale dobra, jeszcze kilka rzeczy mi zostało. Mierzę dalej.
wciągnęłam już swoje spodnie. Słuchajcie, strasznie mi się podobają lniane koszule i tak sobie czegoś szukam. To jest urocza, bo ma taki paseczek, nie chciało mi się jej całej zapinać. Ale ogólnie wygląda bardzo fajnie. Którąś z nich na pewno sobie kupię, ale mam ich jeszcze kilka do przymierzenia, więc zobaczymy, którą. Kolejna biała koszula, słuchajcie, myślę, że mogłaby być rozmiar mniejsza, albo to byłoby coś takiego fajnego, jakbym chciała sobie założyć bokserkę pod spodem i to rozpiąć i tak narzucić. Bardzo ładna. Ekstra. Kolejna, słuchajcie, bardzo fajna koszula, ale trochę dla mnie za mała w biuście. Jest taka krótsza z przodu i dłuższa z tyłu. Ma takie tutaj wiązanie. Ale ja się nie czuję komfortowo, jak mi bielizna wystaje. Więc niestety muszę to odłożyć. Chociaż pewnie do tych zielonych spodni w wersji białej wyglądałaby przepięknie. Koniec koszul. Mam do przymierzenia jeszcze ten t-shirt i jeden też biały. Ale powiem wam, że ekstra. Dzisiaj miałam podobną bluzkę założyć, tylko uwaliłam ją podkładem. Jeszcze syczy czarna, chociaż nie było w moim rozmiarze w sklepie, klasycznie. I jest taki baby blue. Ale wolałabym chyba w kolekcji mieć białą i czarną. Trochę mi się coś tutaj... Ojku, coś się tutaj podwinęło. Już chyba git. Ale bardzo fajny jest ten. Ja uwielbiam takie rękawki urocze. Szkoda, że nie ma dekoltów V. Ale i tak wygląda ładnie. Więc się nad nią zastanowię. Słuchajcie, kolejna bluzka, taka mała bohowa i pewnie do innych spodni nie wyglądałaby lepiej, ale powiem wam, że nie czuję się w niej najlepiej, jakoś tak długość i tutaj mi się też źle układa, a ile dobrze kojarzę, wzięłam największy rozmiar, jaki jest dostępny z tego modelu, więc urocze, ale nie dla mnie. No słuchajcie, na śniadanie żeśmy nie zdążyły, więc przyszłyśmy na pączki i krosanty. Today I wanted to eat a croissant. Croissant. Krosanty będą na ciepło, nie mogę się doczekać. Obie rzeczy wzięłam z pistacją, ale zmykam, bo tu jest bardzo głośno muzyka, więc odezwę się później. Czyże? Przyszły nasze krosanty, tak, no poproszę. Tutaj Julki czekoladowy, o, żelik, żeby nie było. I mój pistacjowy, ale ekstra. Boże, czy wy to widzicie, doszłam do tej pasty pistacjowej i to jest takie pyszne. Ale w ogóle zobaczcie, jest pistacja bez barwnika, bo normalnie pistacja jakby co to nie jest zielona, nie? Jezu, słuchajcie, tak się świecę, bo się mega zmachałam. Jedziemy do rodziców Mariusza na grilla i nie chciałam jechać, wiecie, tak na krzywy ryj. Więc myślałam sobie, że zrobimy gyrosa i że zrobimy chlebek ziołowy z Thermomixa i poszliśmy z Julką do Biedronki i wymyśliłam sobie, że wezmę sobie dwa arbuzy, bo są na promocji i oczywiście było to turbo ciężkie. Wydałam, słuchajcie, na te zakupy, na to wszystko, co tu widzicie. No i jeszcze mamy dwie butelki Asti, żeby nie było. Wydałam, słuchajcie, prawie 300 zł. A najważniejsze rzeczy ma Julia, powinnaś zapozować z tym, o. A to jeszcze jest nie wszystko, jeszcze nie? Tak, no. Także trochę tego jest, teraz to wypakuję. I zobaczę, czy coś zrobimy, czy od razu się spakujemy i pojedziemy na obiad. Pojedziemy na obiad. Tak. A gotować będziemy, jak wrócimy. No już słuchajcie, dojechaliśmy na obiad. Jesteśmy w Ciao a Tutti i będziemy jedli pizzkę. Julka, co wybrałaś? Wybrałam wegetariana oczywiście. O, ale cię prześwietla, słabo cię widać. No ale trudno. A do picia wzięłyśmy tą sodę. Ja wzięłam, jeżeli o mnie chodzi, to ja wzięłam sobie parmę, czyli klasyczna pizzunia z szybą parmeńską. Zastanawiamy się nad drineczkami, słuchajcie. Już jest 15:20, także już można. Ale zobaczymy. Witamy się z ogrodu. Gdzie jest Julka? O, to jest Julka. Mamy, słuchajcie, takie cuśki na rzepy. Zabawka taka w sumie z naszego dziedzictwa. Nie wiem, czy mój brat by na przykład kojarzył coś takiego w sumie. Ciekawa jestem, czy to już byłaby różnica pokoleniowa. W każdym razie mamy jakiś taki mega dziwny dzisiaj dzień. Chyba nie za dobrze zorganizowany. Chłopaków nie ma. Od? Od 2 godzin. No, od 18. No. Tak, od 2,5 nawet. A my sobie zajęłyśmy troszeczkę i sobie gramy. Patrzcie, co tu mamy fajnego. To jest Pie Face. Tutaj już były pierwsze testy, więc resztki śmietanki jeszcze tu są, słuchajcie. To jest taka gra, że tutaj się nabija bitą śmietanę.
kręci się i się przykręca, no i w pewnym momencie ta śmietanka daje nam w papę. Były już pierwsze testy i było mega wesoło. Zobaczymy, co będzie dalej, ale nagram to dla was, żebyście mogli zobaczyć, jak dostajemy śmietaną w po mordkach. Dobra, przygotowujemy się do gry. Mama nie chce grać. Ale nie wiem, czy chce grać. Ja nam żyłem. Aż nie żałowałem. Dobra, no ale to co? I zobaczymy, czy mnie strzeli, a jak nie, to podaję dalej. Kurwa, boję się na maksa, nie? Jebuć się napierdala lekko. Jezu, to jest takie super, jak się ma ogródek, domek, jest taka chillera. Jak widzieliście, wczoraj graliśmy w super grę. Powiem wam, że nie spodziewałam się, że przyniesie nam to tyle emocji po prostu. Takie się w nas obudziły dzieci. A wiecie, co jest najlepsze? Że przez całą grę, przez nie wiem ile kolejek, które przyleciliśmy, Julia niemalże, no w zasadzie dostała tylko raz i to dlatego, że już po prostu chciała dostać, więc potem to kręciła tak długo, aż ta łapka się uruchomiła. A tak to we wszystkie kolejki tak jakoś to wypadało, że ją to omijało. Wszyscy dostaliśmy po papie, tylko nie ona. Ale gra była ekstra. Dzisiaj rano sobie już pograliśmy w te nasze łapki na rzepy w ogródku. No a teraz zastanawiamy się, czy nie jechać na rowerki. Andrzeju, pojedziemy na rowerki wodne? Pewnie tak. Ale ja to jestem przewodniczący dniem poprzednim. No. Także póki co zmykamy i zobaczymy, co będziemy robić dalej.